Cześć, witam wszystkich. Przepraszamy za opóźnienie, miałyśmy problemy techniczne. Już jesteśmy i bardzo Was serdecznie witamy na webinarium Jak zachęcać do zajęć dramowych w szkole. Mam nadzieję, że wszyscy mnie dobrze słyszą. Na czacie można zgłaszać wszelkie problemy. Ja tutaj cały czas będę czuwała nad tym, co się będzie na czacie. Będę śledziła na bieżąco. Witam też Olgę. Będę na bieżąco wszystko śledziła i śledziła Wasze wypowiedzi i reagowała na nie, na wszelkie problemy. Ale na czacie możecie oprócz zgłaszania jakichś problemów i trudności, przede wszystkim dzielić się swoimi opiniami. Komentować wypowiedzi, które będą padały, no i zadawania. Będziemy się starać na nie odpowiadać na bieżąco, a jeżeli nie będzie na to przestrzeni, zbierzemy wszystkie pytania na koniec. I na koniec też będzie taka możliwość, żeby przez moment podyskutować z naszymi ekspertkami dzisiejszymi. A na początek chciałabym zaprosić Was do zaznaczenia na mapie, w której części Polski teraz jesteście, ale proponuję, żebyśmy spróbowali napisać pierwszą literę swojego imienia w miejscu, w którym jesteśmy. Ja jestem w Warszawie, tak jak Dominika. Spróbuję, o, trochę mi zeszło dużo, spróbuję tutaj obok się zmieścić. No, średnio mi to wyszło. Czekamy na inne. Widzę, że pojawia się W, A, M, J. Świetnie Wam idzie. Dużo lepiej niż mi. B. Super. Widzę, że jesteśmy w różnych częściach kraju. Może ktoś jest za granicą i też nam zaraz zaznaczy. Hania. Zaznaczyła świetne H. Super Wam idzie. Będziemy też korzystać z tej tablicy w czasie webinarium. Będą też inne aktywności, takie jak ankieta. Kiedy zostaniecie poproszeni i poproszone o wypełnienie ankiety, to ważne jest, aby na koniec kliknąć na dole zakończ, bo dopiero wtedy będziemy widzieć Wasze odpowiedzi. Dziękuję wszystkim za aktywność na mapie Polski. Dzisiejsze webinarium jest realizowane w ramach projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna. Więcej o naszym projekcie możecie przeczytać na stronie internetowej, której link widzicie teraz. Dzisiejsze webinarium poprowadzi Agnieszka Buźk, która pojawi się tutaj i ją zobaczycie, oraz Małgorzata Winiarek-Kołucka. Staram się włączyć dziewczyny. Żeby były z nami. O, już się pojawiają. Obie dziewczyny były trenerkami w projekcie Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna, ale mają też bardzo duże doświadczenie we współpracy ze szkołami, o których dzisiaj opowiedzą. O tak. Działa. Słyszymy, jak gość pisze na czacie. I zapraszam teraz Agnieszkę. Witam Was bardzo serdecznie. Fajnie Was czytać póki co. Mam nadzieję, że będziemy też później się wymieniać informacjami. Cieszymy się, że możemy ten temat wrzucić do sieci, ponieważ zachęcanie do zajęć dramowych w szkole, wbrew pozorom, nie jest takie szybkie, ponieważ niektórym zajmuje dużo więcej czasu, aby się do tego przekonać. I postanowiłyśmy z Gosią zebrać te kilka lat zachęcania w jedną taką prezentację, żeby podzielić się z Wami, ale też na koniec zachęcić do tego, żebyście Wy podzieliły się z nami, co w Waszym przypadku się sprawdziło. No i teraz, żeby móc się lepiej poznać, to chciałobyśmy Was zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, czy macie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dramowych w szkole?
A po drugie, czy macie doświadczenie w przekonywaniu kogoś do tych zajęć? Zaprosimy do wypełnienia ankiety. Klikamy tak albo nie w jednym i w drugim pytaniu i wysyłamy odpowiedź. Ile się dowiemy, jak statystycznie to wygląda? Jest nas 19, więc zobaczymy Twoje pytanie. Czy masz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dramowych w szkole? I tak, odpowiedziało następnie, czy masz doświadczenie w przekonywaniu kogoś do zajęć dramowych? Tak, 33%, nie 55%. OK, możemy wrócić do prezentacji. O czym konkretnie dzisiaj będzie? Najpierw przyjrzymy się w ogóle instytucji szkoły i jej otoczeniu, czyli tak naprawdę rozłożymy na czynniki pierwsze graczy, którzy się pojawiają w tym świecie, jakim jest szkoła. Potem przyjrzymy się potrzebom tych graczy. I w odniesieniu do tych potrzeb będziemy mówić, jak adekwatnie komunikować o dramie. I zakończymy naszą prezentację bazą miejsc, skąd można czerpać wiedzę i inspirację do dialogu o dramie. I tutaj też bardzo liczymy na Waszą aktywność, żeby się trochę powymieniać tymi różnymi miejscami. Zapraszam Gosię. OK, witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, słychać mnie? Jak tak, to napiszcie na czacie, żebym wiedziała. OK, super, dzięki. To przyjrzyjmy się w takim razie właśnie tym poszczególnym graczom i stronom, jakie występują w szkole. My to podzieliłyśmy na takie cztery części, czyli uczniowie i uczennice. Oczywiście oni są sednem szkoły i po to cała ta instytucja została stworzona, dlatego oni są w samym środku naszego trójkąta. Są decydenci, czyli osoby, które jakby mają wpływ i decydują o szkole. Mamy tu na myśli organy prowadzące oraz dyrektorów. Oczywiście też ministerstwa, jako instytucje nadrzędne. Rodzice oraz grono pedagogiczne uczące w danej placówce. I prezentację całą zbudowałyśmy w taki sposób, że zastanawiałyśmy się nad potrzebami poszczególnych tych stron, myśląc o tak zwanym trójkącie potrzeb. Trójkąt potrzeb, który opiera się na trzech nogach tak naprawdę. Jest to trójkąt równoboczny, co oznacza, że każda z tych stron jest ważna i aby klient, czyli też potencjalny dyrektor, nauczyciel, uczeń czy rodzic w szkole był znany do zajęć dramowych, musi mieć spełnione na tych trzech płaszczyznach potrzeby. Czyli na płaszczyźnie psychologicznej, merytorycznej i proceduralnej. Merytorycznej, czyli musi być pewny, że wy wiecie, co to znaczy drama, że wiecie, jak ta metoda działa, co ona daje i że umiecie takie zajęcia poprowadzić skutecznie, zgodnie ze sztuką. Psychologicznie, czyli musi czuć się dobrze w kontakcie z Wami, ale też czuć, że na przykład jego dziecko będzie bezpieczne oraz że jego potrzeby psychologiczne, które są różne, będą zaspokojone podczas tych zajęć. Oraz proceduralne, czyli jakby musi też mieć jasność, według jakiej procedury wy poprowadzicie zajęcia dramowe, jak one będą przebiegały oraz w jaki sposób one będą też zorganizowane w szkole.
Często też te proceduralne rzeczy no, są szalenie istotne na etapie umawiania zajęć, żeby wpisać się w określony grafik, sposób pracy czy funkcjonowania danej placówki. I tak jak mówiłam z Agą, zastanawialiśmy się na bazie naszych doświadczeń, jakie potrzeby u jakiej grupy muszą być spełnione, ale być może są też jakieś potrzeby, o których jeszcze nie powiedziałyśmy, więc w trakcie tego, jak teraz zaczniemy mówić, notujcie sobie rzeczy, które jeszcze Wam przychodzą do głowy i na koniec będzie taka przestrzeń, żebyśmy jeszcze się nimi powymieniali. Więc zaczynamy od pierwszej grupy, czyli decydenci. Tutaj mamy na myśli dyrektorów. Jak sobie o nich myślałyśmy, to stwierdziłyśmy, że u nich tą wiodącą potrzebą jest ta potrzeba proceduralna, no bo oni za to odpowiadają w szkole, czyli żeby to, co się będzie działo, było zgodne z prawem, zgodne z podstawą programową realizowaną w szkole, no i zgodnie z różnymi regulaminami, uchwałami i zarządzeniami, które dzieją się czy w danej szkole, czy też ogólnopolskie. Interesują ich bardzo często również korzyści dla szkoły, czy to korzyści rozwojowe, ale też korzyści materialne, czy szkoła coś z tego będzie miała. No i oczywiście interesuje ich, jak to będzie miało wpływ na oceny uczniów, ponieważ no, oni również są rozliczani później z ocen przez organy prowadzące. Pewnie widzę, że jest wielu nauczycieli na czacie, więc wiecie, jak wyglądają rady, że się ogląda również statystyki, więc to jakby nie jest dla Was nic nowego. Więc co w związku z tym dla nich może być ważnego, dla dyrektorów? Z naszych doświadczeń wynika, że warto przygotować się do rozmowy i przede wszystkim pokazywać skuteczność dramy jako metody, tak żeby pokazać, że uczniowie będą mieć rzeczywiście jakieś realne korzyści. Warto się tutaj opierać o badania naukowe DICE, badania, które zostały przeprowadzone przez konsorcjum międzynarodowe. Na stronie Drama Network EU macie dokładny raport, którego możecie wyczytać i też podawać konkretne dane. Zwłaszcza jest to korzystne dla nauczycieli i osób, które chcą prowadzić zajęcia w gimnazjach, bo właśnie w tym wieku grupa została objęta badaniami, ta grupa wiekowa. I w związku z tymi badaniami również Komisja Europejska wydała rekomendację, w której i jakby rekomenduje stosowanie dramy i teatru interaktywnego w szkole. Z naszych doświadczeń to bardzo dobrze wpływało na otwartość dyrektorów oraz to, że te działania będą realizowane zgodnie z podstawą programową. My wręcz szukaliśmy, czy w programach profilaktycznych realizowanych w szkole, czy w programie czy w podstawie programowej danego przedmiotu, czy w danym rozporządzeniu, w jakim sposób konkretnie ta lekcja będzie realizowała podstawę programową. Jak wiemy, ona jest dokładnie, każda lekcja jest dokładnie rozliczana, więc im lepiej to jest pokazane, tym łatwiej jest dyrektora przekonać, że rzeczywiście te zajęcia wpisują się w jakiś program, podstawy czy plan działania szkoły. Korzyści, które często też przekonywały nauczycieli, znaczy dyrektorów, to były korzyści dla szkoły i uczniów, czyli zwiększenie proaktywności, odpowiedzialności, elastyczności uczniów. Oczywiście tutaj zachęcamy do dużej dozy też takiej uważności i otwartości na to, ile te zajęcia będą trwały. Czy to będą zajęcia 3-godzinne, czy jakiś projekt, który trwa cały rok. Tak, żeby nie obiecywać za dużo i żeby te zajęcia, to co mówimy, merytoryczne korzyści były adekwatne do tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć. Ja mam takie doświadczenie, że często dyrektorzy, ale też pedagodzy, którzy często uczestniczą w takich spotkaniach w szkołach, godzinne lekcje, oczekują czasami cudów, że za magiczną różdżką dramy zmieni się cała sytuacja w szkole, w klasie i będzie zupełnie inaczej. Więc warto też o tym mówić, żeby my po pierwsze, jeśli robimy 2-3-godzinne zajęcia, to takich rezultatów nie jesteśmy w stanie obiecać, ale jesteśmy w stanie obiecać takie i takie konkretne i urealniać te oczekiwania w zależności od tego, jakie one rzeczywiście są, jakie są nasze możliwości. Oczywiście warto również używać takich, że szkoła zyska, będzie postrzegana, uczniowie zyskają dzięki temu i pokazywać konkretne jakby rezultaty.
Bardzo nas to zainspirowało, żeby porozmawiać o decydentach, bo podczas jednych z warsztatów dla nauczycieli zaproponowaliśmy nauczycielkom, żeby właśnie takie rozmowy pokazały. I część rozmów była właśnie taka z pozycji bardzo uniżonej, że jakby ja pana dyrektora bardzo proszę, będzie nam miło, zrobimy coś za darmo, zrobimy coś dodatkowego. My raczej zachęcamy do tego, żeby stawiać te potrzeby dyrektora i nasze potrzeby na równi, jakby również o nich komunikować w tej rozmowie. I oczywiście jest zupełnie inna sytuacja w momencie, kiedy przychodzi nauczyciel i jest dyrektor jego zwierzchnikiem, lub czy przychodzi osoba z zewnątrz i mówi, opowiada dyrektorowi o danych zajęciach. Są tutaj różne jakby relacje. Natomiast każda strona i w jednej, i w drugiej relacji ma swoje potrzeby, więc zachęcam do tego, żeby je traktować równorzędnie i o nich komunikować. Decydenci jako drugich uznałyśmy organy prowadzące, z którymi też mamy często do czynienia, zwłaszcza jeśli chcemy pisać działania i projekty partnerskie, bo to ostatecznie oni podpisują listy intencyjne różne, czy w przypadku różnych projektów unijnych w tym momencie potwierdzają zgodność przeprowadzenia w szkole, więc ich jakby zgoda jest też istotna tutaj na to, żeby takie zajęcia się odbywały. No i z naszych doświadczeń, jakie oni mają potrzeby? Mają potrzeby po prostu realnych pieniędzy, żeby wpłynęły do ich budżetu i do tego, żeby jakieś działania się zadziały w szkole, czy w ich regionie. I też mają potrzebę prestiżu, żeby dobrze mówić o szkole, o ich regionie, czy o miejscu, w którym dane zajęcia się odbywają. Co w związku z tym proponujemy, jak organom prowadzącym mówić i jakby na czym się opierać? Jeśli chodzi o potrzeby prestiżu, zachęcamy do tego, żeby znowu opierać się na zaleceniach komisji i do tego, że dążymy do realizacji standardów Unii Europejskiej oraz do zaleceń, które są rekomendowane przez MEN, a również czyli do wprowadzania różnych interaktywnych metod nauczania do szkoły. Metod, które są też skuteczne. Jakby tutaj w przypadku dramy zostało to zbadane, więc możemy się też również na tym opierać. Jeśli chodzi o pieniądze, to tu są dwie rzeczy. Tak? Z jednej strony do zajęć dramowych, jeśli prowadzą je nauczyciele, nie są potrzebne dodatkowe materiały, duże ilości. Można je zrealizować własnym sumptem. A jeśli trzeba zatrudnić zewnętrznych ekspertów i wy jesteście tymi zewnętrznymi ekspertami, to również możecie się postarać o pozyskanie dodatkowych z różnych możliwych źródeł finansowania, czy z gminy, czy z ministerstwa, czy chociaż spróbować zrobić takie zajęcia pierwszy raz wolontariacko, co również daną szkołę czy organ prowadzący nie obciąża dodatkowo finansami, a jest dla Was szansą, żeby zaistnieć w tym środowisku. Mamy również takie doświadczenie, że oczywiście szkoły posiadają również swój budżet na różne działania profilaktyczne, więc również można o nich porozmawiać. Natomiast w przypadku organów prowadzących to jest trudniejsze, ponieważ idziemy po drugą stronę ich potrzeb, bo oni raczej chcieliby, żebyśmy my coś zaproponowali i nieśli do budżetu, niż z tego budżetu czerpali. No i też warto mówić o regionie, jak to wpłynie, jak szkoła będzie wyróżniać się na tle innych, też pokazywać, że będzie to szkoła otwarta na nowe narzędzia, skoncentrowana na potrzebach dzieci i młodzieży, bo przecież drama jest taką metodą, która bazuje głównie na potencjale, potrzebach uczniów i daje przestrzeń na to, żeby te potencjały wydobywać. Stąd to jest taka uniwersalna i też jakby potrzebna rzecz na rynku. No i też zachęcam do tego, żeby o tym mówić i też pokazywać, że szkoła może być dzięki temu lepiej postrzegana. Uczniowie, uczennice. To zaprosimy Agnieszkę, żeby więcej Wam opowiedziała o ich potrzebach. Jeśli chodzi o
czują. Też to, co oni, do czego mają prawo tak naprawdę, to wiedza o przebiegu zajęć i wiedza, po co są te zajęcia. Tutaj warto traktować ich na równi, bardzo partnersko. Oni potrzebują tej wiedzy, żeby móc poczuć się bezpiecznie i chcą się zaangażować. Teraz odnosząc się do każdego z tych kwadratoprostokątów. Jeżeli chodzi o tę niestandardowość, to warto jest zaprezentować zajęcia dramowe jako możliwość lepszego wzajemnego poznania się. Warto też pokazać im, że w ogóle poznawanie się, integrowanie się klasy sprzyja lepszym relacjom, sprzyja współpracy, wzajemnemu szanowaniu się. Drama to też możliwość poćwiczenia umiejętności, takich, które przydadzą się w codziennym życiu. Na lekcjach tradycyjnych uczymy się przedmiotów też ważnych, przydatnych informacji, historii, matematyki, języka polskiego. Tutaj dodatkowo możemy uczyć się, jak ze sobą rozmawiać. Możemy ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, argumentowanie, przekonywanie się wzajemne. Takie umiejętności, które pozwolą im później lepiej przygotować się do szukania pracy, lepiej przygotować się do pójścia na studia, poznać nowych ludzi, przełamywać własne bariery, chociażby w nawiązywaniu kontaktów. Jeśli chodzi o to, jak będą wyglądały zajęcia, to też warto im pokazać, że czym one będą różnić się. Na przykład to, że nie będziemy siedzieć w ławkach, tylko będziemy korzystać tylko z krzeseł, będziemy siedzieć w kole, będziemy dużo więcej się ruszać, będziemy wcielać się w różne role, a potem to omawiać. A jeśli chodzi o te cele, to ważne, żeby wiedzieli, po co tu są, do czego chcemy dojść tymi ćwiczeniami. Często te pierwsze rozgrzewki, które w dramie przygotowują do wchodzenia w rolę, wciągają, a niektóre grupy z kolei powodują trudność w zaangażowaniu się, bo im wydaje się, że jest to dziecinne, że jest to śmieszne, nie wiedzą, po co to robią. Ta wiedza o tym, do czego to jest przydatne, zarówno całe zajęcia dramowe, jak też ćwiczenia, pozwolą im lepiej się zaangażować. I tutaj też pojawiają się te korzyści, o których mówiłam przy zielonym kwadracie. Mamy takie doświadczenie z ostatnich warsztatów, że uczniowie przed nami mieli zajęcia z dramy i spytali się pani prowadzącej, o co chodzi w ogóle w tej dramie. Ona im powiedziała, że to jest tajemnica i de facto ona im nie będzie mówiła, że oni sami będą doświadczać. I żaden uczeń się już potem nie zaangażował w te zajęcia, a jak my przyszliśmy, to był w ogóle taki duży opór, jak oni usłyszeli słowo drama, to w ogóle byli, o nie, nie, my nie będziemy tego robić na pewno. I dopóki my im nie wytłumaczyliśmy, o co chodzi, to mało kto chciał się angażować. Więc zachęcamy też do takiego, żeby, tak jak Agnieszka powiedziała, mieć konkretnie powiedziane, na czym te zajęcia mają polegać, jakie mają być z nich korzyści, no i po co my też się w te role wcielamy. Co to daje? Nam się też mocno sprawdza, że taki argument, że wcielanie się w rolę daje duże doświadczenie na przyszłość i że są też ludzie, którzy w przyszłości jakby też płacą dużo pieniędzy za to, żeby w takich warsztatach brać udział, co jest zresztą prawdą, i żeby właśnie szkolić się, testując sobie różne zachowania w różnych sytuacjach. A oni mają taki komfort, że mają to w szkole i że mogą teraz to zrobić, no i w przyszłości w życiu być już o to bogatszym. To jakby potrzeby uczniów i została nam jeszcze jedna grupa. Pamiętacie jaka grupa? Napiszcie na czacie, jak pamiętacie, kto nam jeszcze został do omówienia. Maria pisze, Jadwiga też, zaraz zobaczymy, czy co. No rodzice, pewnie, że rodzice. Pewnie, że zostali nam rodzice i grono pedagogiczne, nawet dwie grupy. Super, super, dzięki Jadwiga za tutaj uwagę. Rodzice, czyli mamy rodziców, dla których oczywiście te potrzeby psychologiczne z tego trójkąta są ważne, czyli to poczucie bezpieczeństwa i co się z jego dzieckiem. Jest bardzo wiele stereotypów wokół dramy i tego, że zajęcia dramowe wywołują różne trudne emocje, są terapeutyczne i jakby niedostosowane do pracy edukacyjnej, stąd to bezpieczeństwo jest dla rodziców szalenie istotne. Oczywiście jakie korzyści będzie miało ich dziecko i rozwój dzieci konkretnie,
No i też to, co jest dla nich istotne w związku z tym poczuciem bezpieczeństwa, żeby się czuć też dobrze, to wiedza konkretnie o działaniach, co będziecie robić. I nie ogólnie, tylko właśnie nawet mamy takie doświadczenie, że nawet nas proszono o jakiś plan działań dla rodziców. Zwłaszcza to było istotne w szkołach prywatnych. To nam się ostatnio pojawiło, że mieliśmy kilka zapytań i zaproszeń do szkół prywatnych, gdzie nas proszono o konkretny plan dla rodziców. Co w związku z tym warto im mówić? No, że praca edukacyjna to praca bezpieczna pod względem psychologicznym i że drama stosowana, którą pracujemy. Zachęcamy też do tego, żeby wyjaśniać, co to znaczy edukacyjna, że ludzie tego nie do końca rozumieją. Warto mówić o tym prostym językiem, że chodzi o to, że pracujemy na konkretnych przykładach, które nie odnoszą się do życia osób, ich dzieci, ale są pewną analogią i na tych przykładach oni mogą szukać różnych pomysłów na rozwiązania i na inne zachowania w swoim przyszłym życiu. I to się tym różni właśnie od terapii, gdzie pracuje się na prawdziwych swoich doświadczeniach. Warto również pokazywać, ile i jakie mamy doświadczenie w pracy dramą, pracy warsztatowej, no i też na ile znamy grupę i jej potrzeby. Nam się coraz bardziej sprawdza schemat pracy z grupami, żeby i z klasą, żeby to były zajęcia takie wstępne, gdzie my poznajemy klasę i badamy jej potrzeby, przynajmniej jedno, dwugodzinne, a później dopiero kolejne. To daje nam przestrzeń na to, żeby te zajęcia były jak najbardziej dopasowane do potrzeb klasy. Warto też informować o możliwości informacji zwrotnej po zajęciach dla rodziców i rzeczywiście taką informację, taką przestrzeń zostawić na to, czy na zebraniu, czy na jakichś indywidualnych konsultacjach. Nie wszyscy z tego skorzystają, ale zawsze to zapewnia to poczucie bezpieczeństwa. Warto mówić też, że wchodzenie w rolę uczy elastyczności, współpracy, kreatywności, daje doświadczenia i przygotowuje do przyszłego życia. Przygotowuje właśnie na różne sytuacje, które się mogą wydarzyć. No i zróżnicowanie metod pracy w szkole powoduje większe zaangażowanie w zajęcia. To też często rodzice nam mówią, że dzieciakom jeszcze nie chce chodzić, czy młodzieży do szkoły, bo jest nudno, po co, na co. Więc ten argument o tym, że drama jest czymś nowym, innym i jakby angażującym, często powoduje i też jest przekonywujący dla rodziców. Grono pedagogiczne, Agnieszka. Myśląc o gronie pedagogicznym, o nauczycielach, nauczycielkach w szkole, przedyskutowałyśmy ich potrzeby i to, z czym najczęściej się spotykałyśmy, to troska o wyniki uczniów, czyli tradycyjną formą prowadzone zajęcia są krótsze, czyli można przerobić więcej materiału. Wprowadzanie interaktywnych, dłuższych form, ale też przeznaczanie lekcji z podstawy programowej na zewnętrzne zajęcia dramowe mogą spowodować, że będzie mniej czasu na przerobienie tak zwanego materiału, co może negatywnie odbić się na wynikach uczniów. Motywacja jest kolejnym tematem. Bardzo często rozmawiając z nauczycielami spotykamy się ze stwierdzeniem, im się tak nie chce, jak ich zachęcić do działań. A z drugiej strony też ja chętnie bym zrobiła zajęcia, natomiast nie mam kiedy, nawet nie mam kiedy o to zadbać. I teraz jak myślałyśmy o tym, jak odpowiedzieć na te potrzeby, to uwzględnił czynniki. Przede wszystkim przyjrzenie się, jak ma się metoda dramy do uczenia się, do sposobów, stylów uczenia się. No ma się bardzo dużo, bo żeby uczyć się szybko, żeby uczyć się musimy angażować dwie półkule mózgowe. Podczas zajęć dramowych uczniowie, uczennice, kiedy kreują, tworzą sytuacje fikcyjne, wchodzą w rolę, bazują na swojej wyobraźni, aktywna jest prawa półkula. Z kolei idąc dalej cyklem Kolba, kiedy wychodzą z ról i zaczynają myśleć, analizować to działanie w świecie fikcji i szukać przełożenia na rzeczywistość, wtedy włącza się działanie lewej półkuli. Mało tego, często nawet w rolach te dwie półkule zaczynają już współpracować, bo nie tylko jestem w rolach, kreuję jakąś postać, ale też zaczynam myśleć, odpowiadać na pytania w kartach ról, w przypadku gorącego krzesła, nawet w przypadku fotografii i stymulatorów,
jest bardzo wiele momentów, kiedy te półkule współgrają i tym sposobem szybciej przyswajane są informacje. Dodatkowo, kiedy pojawiają się emocje, to wymaga głębszego zaangażowania. Nie zawsze w zajęciach szkolnych, w strukturze szkoły jest to możliwe, żeby można było pozwolić sobie, że wszyscy uczniowie, wszystkie uczennice poczują się na tyle bezpiecznie, żeby pojawiły się emocje. Natomiast jest to ważne, bo wtedy zaczyna działać układ limbiczny i wtedy też łatwiej jest nazywać, interpretować emocje i korelować go z płatami czołowymi. No dobrze, to jak już wiemy, że świetnie, drama świetnie działa na mózg i z mózgiem świetnie koreluje, to co z tą motywacją? Otóż to, że kiedy osoba uczy się i zauważy, że uczy się szybciej, to wtedy coraz chętniej zaczyna to robić, powiela schemat. Jeśli widzi, że jeśli kojarzą jej się zajęcia z czymś miłym, przyjemnym, to wtedy dużo prościej jest przyciągnąć ją na kolejne zajęcia, dużo prościej jest oferować kolejne tematy. Warto też podkreślać nauczycielom, bo z kolei jeśli ktoś chciałby zostać przy swoim tradycyjnym sposobie uczenia, to wymiana tych lekcji metodą podawczą razem z metodami interaktywnymi, dramą, ale i nie tylko, zmniejsza monotonię i wtedy sprawia, że mózg staje się aktywniejszy i wzrasta motywacja. Jak się ma praca dramą do wspierania procesu wychowawczego? Dużo łatwiej jest uzyskać informacje o każdym uczniu, każdej uczennicy, kiedy działamy, a nie tylko on siedzi i słucha. Albo nawet robi i trochę mówi. W działaniu wychodzi dużo więcej schematów patrzenia na relacje, patrzenia jak ten ktoś się angażuje. I też często nauczyciele, nauczycielki i trenerzy wykorzystują dramę do diagnostycznych aspektów. Tę informację zwrotną można przekazywać wychowawcom klas. To ułatwi im pracę pedagogiczną swoją. To, co jest też ciekawe w dramie, to to, że osoby nie są zmuszane do uczestnictwa, że angażują się na tyle, na ile mogą, na tyle, na ile potrzebują. I nie ma konieczności takiego samego udziału każdej osoby, która znajduje się w tym momencie w klasie. Jeśli chodzi o wgląd do scenariuszy, to myślę sobie, że dla nauczycieli, nauczyciele, które są w szkole i pracują na co dzień z grupami, to, że zobaczą, jak wygląda scenariusz, może spowodować większe poczucie bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o osoby, które chcemy dołączyć jako naszych sprzymierzeńców, chcemy, żeby razem z nami zaczęły pracować dramą, to tutaj pojawia się ta potrzeba własny rozwój, wel odpoczynek, że najpierw danie gotowego scenariusza i zachęcenie do wspólnego prowadzenia pomaga w wyczuciu, czy to jest ta metoda, którą chcę też ja stosować, czy zostanie oglądania i towarzyszenia mojej koleżance, mojemu koledze. Natomiast też z drugiej strony daje taką przestrzeń na to, żeby każdy zdecydował, czy to jest dla niego czas na to, żeby teraz na przykład rozwijać się i uczyć w dramie. Bo pewnie jak wiecie, już wielokrotnie o tym mówiliśmy, dramy nie da się nauczyć z książki, więc nawet jak się ma ten gotowy scenariusz, to trzeba tej dramy najpierw doświadczyć na sobie. Więc takie prowadzenie kogoś na samym początku może mu dać, tak jak Agnieszka powiedziała, przestrzeń na to, żeby zdecydować, czy to jest coś, w co chce angażować swój czas i siłę. I też podczas warsztatów w Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej czy w kontynuacji tego projektu widziałyśmy, że jakby ta kwestia, czy własny rozwój jest podstawowa dla nauczycieli. No i tutaj ważne będzie wasze wyczucie, co danej osobie by było potrzebne. Czy ona rzeczywiście nie potrzebuje teraz jednak się skupić na sobie i trochę odpocząć i dać sobie czasu, żeby za pół roku wejść w tą nową metodę, niż jakby przekonywać ją na siłę do nowych zajęć.
Nawet w takiej jednej scence pokazana była sytuacja, w której pani nauczycielka właśnie już miała dosyć wszystkich innowacji, wszystkiego nowego, całej szkoły i generalnie to już była przewalona tak robotą, że najchętniej by pojechała na zieloną trawkę poleżeć. Więc w takiej sytuacji zachęcamy, żeby po prostu przyjrzeć się tym potrzebom grona pedagogicznego i podjąć decyzję adekwatną do potrzeb. Jakie są wnioski właśnie z tej naszej praktyki? Co nam działa, a jakie są wyzwania? No przede wszystkim działa nam to, żeby usłyszeć potrzeby tej drugiej strony i że to, co my podałyśmy, to są pewne jakby takie najczęściej powtarzające się z naszej praktyki potrzeby grup. Ale być może w waszym przypadku, jeśli idziecie do dyrektora, dyrektorki, nauczycieli, rodziców, pojawią się jakieś jeszcze inne. Warto o nie zapytać, usłyszeć i na nie elastycznie odpowiedzieć. I nawet jak idziecie z gotowym pomysłem, to dopasować te rzeczy, które są, jeśli to jest możliwe, do potrzeb szkoły. No i taka najważniejsza rzecz, która dla nas jest ważna, to to, że działa własne przekonanie, że drama działa. I jeśli im bardziej wy jesteście pozytywnie nastawieni i ta pewność bije od was i wiecie, że to jest słuszne, co robicie, tym łatwiej jest przekonywać i rozmawiać z kimkolwiek o dramie i o zmianie wprowadzanej to dramą. Z Agnieszką zastanawialiśmy się nad tytułem właśnie, jak zachęcać do zajęć dramowych, czy jak argumentować. I doszliśmy do wniosku, że bardziej będzie to jak zachęcać, bo dla nas istotne jest to, żeby dialogować właśnie o dramie, żeby ludzi o tym edukować i jakby też swoją postawą przekonywać o tym, że drama jest słuszna. A nie, żeby ich próbować przegadać na milion argumentów i manipulacyjnie podchodzić. Więc zachęcamy do tego, żeby też jakby pracować nad sobą i w sobie zdobywać większą pewność w tym, że drama to jest skuteczna metoda i z własnych doświadczeń jesteście w stanie o tym powiedzieć. Jeśli chodzi o wyzwania, to też warto mieć ich świadomość. Jak myślałyśmy o tym, na co my się natknęłyśmy w swojej kilkunastoletniej praktyce, to na pewno jest nim czas na rozmowę, żeby po pierwsze on w ogóle był i żeby to była rozmowa. Czyli że zamiast pisać maila, czy nawet rozmawiać przez telefon, dużo lepiej spotkać się osobiście i znaleźć ten czas dla siebie wzajemnie i rozmawiać, bo wtedy też to, o czym Gosia mówiła, to pokazywanie swoją postawą, że ja wierzę w skuteczność tej metody i że ona jest świetna dla tej grupy, jest widoczna jak na dłoni, czego przez telefon czy w mailu ten ktoś może nie dostać. Drugą rzeczą są stereotypy wokół dramy. Stereotypy albo też takie wyobrażenia z jakichś doświadczeń wcześniejszych albo z tego, co ktoś opowiadał, że właśnie to jest taka psychoterapeutyczna praca, albo to jest takie trudne, tyle to wymaga. Więc trochę zderzenie się z wyobrażeniem drugiej strony. No i trzecim wyzwaniem, jeśli chodzi o szkołę, to jest struktura w ogóle i szkoły samej jako instytucji i zajęć ułożonych. To jest system klasowo-lekcyjny, właśnie przystosowany do jednostek krótkich, gdzie sprzedajemy konkretną wiedzę w dość licznym gronie. Zajęcia dramowe świetnie sprawdzają się, jeśli ta grupa jest mniejsza, czyli czasem, jeśli klasa jest 30-osobowa, to trzeba ją podzielić na pół. Jeśli mamy lekcje 45-minutowe, a nasz scenariusz dramowy przewiduje trochę dłuższe bloki, wtedy tak samo jest ciężko z dzwonkami, więc wymaga to trochę czasami tej struktury, czyli zblokowania zajęć, nie wiem, zmniejszenia grupy, podzielenia grupy, aczkolwiek za tym stoją racjonalne argumenty o skuteczności i o większym zaangażowaniu uczniów. Mamy zadanie teraz dla was. Odgumkujcie gumką cały slajd. Zobaczymy, co będzie dalej. Praca w rę. Gumkujemy i zamazujemy.
No już wiemy, już widzimy, skąd czerpać inspirację i wiedzę do dialogu o dramie. Skąd, Aga, taki pomysł na zakończenie? Z jednej strony, ja mogę powiedzieć, że te kilkanaście lat temu, jak dowiedziałam się, że jest coś takiego jak drama, to było na studiach, to próbowałam, pierwsze co, próbowałam znaleźć więcej informacji o tym, czym jest drama, żeby się samemu dowiedzieć. No i nie było to łatwe w tamtych czasach, bo było bardzo mało informacji. Natomiast teraz internet i nie tylko internet jest bogactwem wiedzy. Myślimy sobie, że każdy z Was kiedyś szukał jakiejś informacji albo szuka nadal i skądś czerpie wiedzę do tego, żeby rozmawiać z innymi, zachęcać. I stwierdziłyśmy, że podzielimy się pewniakami, które mamy na 100%, a potem zaprosimy Was do tego, żebyście naszą listę rozszerzyli. Odkrywam. O dramie. Nieprzypadkowo zapraszamy do naszej strony internetowej, czyli zakładka o dramie, co to jest drama. Zapraszamy też do ściągnięcia naszego e-booka, kto jeszcze nie ściągnął drama. Uwaga, uwaga, e-book jest poszerzony o nowe scenariusze i nowe refleksje, plus jutro pojawi się jeszcze nowa książka o dramie z pracy z uchodźcami i uchodźczyniami, łącznie z propozycjami różnych ćwiczeń. No i też jesteśmy w trakcie aktualizacji naszej strony, pewnie to widzieliście częściowo, ale myślimy, że jutro ona już będzie gotowa i w dziale o dramie będą do pobrania nasze publikacje najnowsze, plus filmy i webinaria, więc zachęcamy do śledzenia tego działu wiedzy o dramie, który się będzie bardzo mocno u nas rozwijał teraz. Jeśli chodzi z kolei o w ogóle uczenie się, bo w szkole ta drama jest silnie powiązana z uczeniem się, to jest taka placówka, instytucja. I nas bardzo zainspirowała Marzena Żelińska, którą współpracowaliśmy, na którą się powoływaliśmy wielokrotnie w projekcie Nauczyciel w nowej roli. To jest ta strona, która tu jest podana, Oświata. Mówi dużo o neurodydaktyce, więc jeśli kogoś bardziej zainspirowałby ten temat, jak działa mózg, dlaczego drama świetnie się wpisuje w to, jak działa mózg i dlaczego w sumie zazwyczaj to młodzież i dzieci wkłada się w takie ramy, w których ten mózg wcale dobrze nie działa, to zapraszamy do przeczytania więcej. I teraz czas na dzielenie się swoimi pomysłami, tak żebyśmy mogli skorzystać z tego, że jest nas tutaj tyle, 21 osób, podzielić się na wielkiej tablicy, na wielkim czacie, skąd jeszcze można czerpać inspirację. Napiszcie różne strony internetowe, książki, jakie wiecie, tak żebyśmy mieli ich jak najwięcej tutaj. Albo autorów, autorki, to czas start, piszemy. Każdy myśli. Mogą być też angielskojęzyczne. Jest, pierwsza osoba odważna, Kasia pisze. Super. Mam nadzieję, Kasia, że cię straszyłam, bo już widzę, że nie zaczniesz, nie piszesz. Jest. Jest, Kamila Witerska. Tak, drama, techniki, strategie, scenariusze. Krystyna Pankowska, tak, i różne książki o dramie. Strona Fundacji Rozwoju Dobre Życie, gdzie również macie do pobrania różne publikacje, między innymi o dramie. Bodajże teraz jakiś nowy e-book również, z opisem również dramy. Dominika, Augusto Boal, gry dla aktorów i nieaktorów. Pewnie. Majka, ja mam Haliny Machulskiej, drama w szkole podstawowej. Jak Majka, polecasz?
Aktywne, tak sobie, aktywne metody pracy z młodzieżą, Fundacja Rozwoju Dobre Życie. To jest, rozumiem, tytuł tego nowego e-booka. O, i Fundacja Dramaway, książki, publikacje również do pobrania. Tak, Drama w Szkole Podstawowej już ma trochę lat, rzeczywiście, to prawda. Ja polecam szkolenia stopklatki. Bardzo nam miło, Iza. A znacie jakieś zagraniczne aplikacje, strony? Ja podsyłam link z ćwiczeniami, rozgrzewkami. Niektóre też stosujemy. Mhm. Czy coś jeszcze? Ja jeszcze polecam książkę wydaną przez Uniwersytet Gdański pod redakcją Adama Jagiełło-Rusiłowskiego, Drama jako dialog. Jeśli ktoś z Was miał kiedyś okazję, możliwość zapoznania się z nią, to zachęcamy, z opisami również różnych ćwiczeń. Też polecam i zachęcam do przeczytania raportu DICE, gdzie również są podane scenariusze i przykładowe zajęcia, które były prowadzone i brane pod uwagę przy robieniu tych badań. I te badania i te w ogóle te zajęcia dramowe dotyczyły rozwijania kompetencji kluczowych, więc to jest bardzo uniwersalne, nie tylko tak klasycznie komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka uzależnień, tylko też kompetencje językowe, ekonomiczne. Tak, bardzo przydatne badanie przy pisaniu różnych tytułów unijnych, jeśli będziecie robić, tam głównym celem jest właśnie rozwój różnych kompetencji kluczowych. Magda Zylik. Komisji Europejskiej, którą też można wykorzystywać, oni wprost mówią, że każdy uczeń i uczennica powinni mieć dostęp do dramy bądź teatru edukacyjnego. Magda Zylik pisze nationaldrama.org.uk. Również zagraniczna propozycja. Kolejna zagraniczna propozycja. Tak. To co, ostatnia minuta na zbieranie danych. Ostatnie wpisywanie w Google. Dokładnie, powoli możemy przejść do części pytań i odpowiedzi. Pytań, ale może też własnych refleksji, wniosków, z własnych doświadczeń. W tej ankiecie, którą robiliśmy na początku, czy miałaś możliwość przekonywania kogoś, zachęcania do zajęć dramowych, to wyszło nam, że mieliśmy... Dobrze pamiętam, 30 parę % miało taką możliwość. Jakie to było doświadczenie? Skuteczne? Udało się? Coś rekomendujecie? Coś się nie udało? Nie mogę się doczekać. Kogo zacząć? Czy organ prowadzący, czy dyrekcja? Pytanie, kto jest takim decydentem bezpośrednim tutaj? Czy idę i chcę zaproponować kupienie moich zajęć dramowych i za to najczęściej płaci właśnie organ prowadzący, czyli gmina? Czy też mam bezpłatne zajęcia i chcę iść zaoferować współpracę szkole? To wtedy dyrekcja, bo ona decyduje już tak merytorycznie w szkole.
To też pamiętać o tym, że dyrektor z organem prowadzącym jest również w pewnej relacji, czyli jeśli organ prowadzący narzuci dyrektorowi jakieś zajęcia, że on ma to poprowadzić, mieć już inny stosunek do nich, niż jeśli sam na początku się na nie zgodzi. Też możecie mieć, jeśli dyrektor zarekomenduje zajęcia do organu prowadzącego, no to macie już jakby to przyklepane. I warto też pamiętać, że są różne relacje między dyrektorami i organami prowadzącymi, więc jeśli ja bym miała zaczynać w ogóle od początku współpracy, to zaszłabym na początku do dyrektora, tak żeby też są. To w ogóle jest ciekawe z perspektywy naszego kilkuletniego doświadczenia współpracy ze szkołami, to że najczęściej jednak ta droga wygląda tak, my, pedagog szkolny, dyrektor i organ prowadzący. Kasia pisze, najlepiej zaprosić dyrekcję, żeby zobaczyli, co to jest. Zgadzam się w 100%. Jeśli dyrekcja nie ma czasu przyjść, to fajnie pokazać różne filmy, przykłady. Możecie również opierać się na różnych filmach, które są u nas na praktyce dramy, tak żeby dyrektor mógł spokojnie je obejrzeć, lub właśnie zaproponować krótkie, pokazowe zajęcia. Tak, dokładnie. Fajną opcją jest też pokazanie. Doskonałą. Pytasz Jadwiga o różnicę między dramą a kółkiem teatralnym. Faktycznie to też jest, drama często jest postrzegana jako zajęcia teatralne. Wcielamy się w rolę, wykorzystujemy świat wizji. Natomiast używamy tej metody po to, żeby osiągnąć efekt edukacyjny. W kółku teatralnym osoba, która pracuje z grupą, używa różnych technik, też na przykład ćwiczeń opartych może być w dramie, do efektu artystycznego. Aczkolwiek są też nauczyciele, nauczycielki, którzy prowadzą kółko teatralne i przy okazji też osiągają wychowawcze i edukacyjne cele. Też edukacyjne efekty chodzi nam o to, że one są też zamierzone w jakiś sposób. Czyli na przykład w tej klasie widzę, że trudność jest w tym, że grupa się non-stop wyzywa i ocenia. To też tworzę taki świat fikcyjny i tak prowadzę te zajęcia w oparciu też o cykl Kolba, że stwarza to przestrzeń w klasie do tego, żeby przepracowała ten konkretny problem. Pytasz Iza o możliwości tematyczne, tak? W jakie tematy szkoły chętnie wchodzą we współpracę? Faktycznie profilaktyka jest jednym z elementów, które każda szkoła powinna stosować. Zależy też, jaki jest poziom wiekowy, tak? Czyli w jakiej szkole chciałabyś pracować, czy w podstawówce, gimnazjum, czy w szkole ponadgimnazjalnej. W podstawówkach na przykład najczęściej pojawiającym się palącym, że tak powiem, problemem są emocje i radzenie sobie z emocjami. Gimnazjum to często profilaktyka przemocy, profilaktyka cyberprzemocy w tym momencie oraz profilaktyka uzależnień, bardzo często. Też elementy doradztwa zawodowego, coraz mocniej w tym kierunku idzie. No i też umiejętności współpracy. I liceum to głównie właśnie jakieś elementy rozwoju takich kompetencji, które już są przy pracy. Tam zdecydowanie mniej mamy zleceń, doświadczeń w pracy profilaktycznej, a jak profilaktycznej, to już właśnie profilaktyka uzależnień najczęściej, tylko bardziej w kierunku już doradztwa zawodowego i rozwoju umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Czy wiedzą o klasie od pedagoga? Warto wiedzę o klasie zdobywać z różnych źródeł, i od pedagoga, i od wychowawcy, ale też właśnie samemu się przyjrzeć klasie. Często ja mam przynajmniej takie doświadczenie, że dowiaduję się, że to jest jakaś straszna klasa, a jak idę na zajęcie, to okazuje się, że mamy inne pojęcie straszności między niż pani pedagog, czy pani wychowawczyni. Zachęcam do tego, żeby jak najwięcej pytać na konkretach, na zachowaniach klasy i poszczególnych osób, żeby wtedy jak najwięcej się dowiedzieć, bo każdy z nas pod danym określeniem może coś innego rozumieć.
Zbigniew, czasami uczniowie mają kłopot w opisie sytuacji, gdzie zagrane scenki daje nie tylko obraz sytuacji, ale pokazuje emocje na zasadzie obrazu wartego tysiąca słów. Wartego tysiąc słów, okej. Okay. Tak, to prawda. Też tym drama jest skuteczniejsza w wymiarze pozytywnej profilaktyki niż taka nakazowo-zakazowa profilaktyka, że zupełnie inaczej jest tłumaczyć, dlaczego nie można brać narkotyków, jakie są tego konsekwencje, niż przyjrzeć się w świecie fikcji temu mechanizmowi i pozwolić samemu na uczniom samym na refleksję i dojść do takiego wniosku. Piszesz, Bożena, pytasz, czy to chodzi o diagnozę klasy. Tak, dokładnie. To mamy na myśli, że każde zajęcia dramowe są dopasowane do potrzeb grupy, czyli najczęściej cel stawiamy sobie w odniesieniu do konkretnych potrzeb, do zdiagnozowanej sytuacji. I tutaj, jeśli chodzi o te metody... Jakimi metodami? Tak jak tu już mówiła Gosia, wywiad z wychowawcą, z pedagogiem, ale też właśnie obserwacja uczestnicząca, czyli można po prostu przyjść na jakąś sesję i wziąć w niej udział. Lub samemu poprowadzić pierwsze warsztaty, które będą taką analizą potrzeb z wykorzystaniem dramy i różnych technik, które pomagają badanie, robić analizę potrzeb. I też w kontekście z jednej strony pracy tej klasy, z drugiej strony w co chętnie wchodzi, jakie są aktywności, w które rozgrzewki bardziej służą, które mniej. I pozwoli później na stworzenie scenariusza bardziej adekwatnego do ich stylu działania. Dobra, to ostatnie komentarze, ostatnie szanse na pytania, bo będziemy kończyć. Zbigniew pisze coś. Słuchajcie, ja mam dla Was jeszcze ankietę ewaluacyjną, która jest dla nas bardzo ważna. Już ją uruchamiam i proszę Was o jej wypełnienie. Bardzo dziękujemy, że byliście dzisiaj z... Jeszcze widzę, że Zbigniew dzieli się z nami swoim doświadczeniem. Zachęcam wszystkich do wypełnienia ankiety i do po jej wypełnieniu do kliknięcia w przycisk zakończ na dole, żebyśmy mogły przekazać informacje ewaluatorowi. Dzisiejsze webinarium było ostatnim realizowanym w ramach projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna, natomiast nie będą to ostatnie webinaria realizowane przez nasze stowarzyszenie, dlatego zachęcamy Was do śledzenia naszej strony internetowej i do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku. Na tych dwóch źródłach na pewno znajdą się bieżące informacje. To ja jeszcze mam jedną prośbę, w związku z tym, że z Agnieszką pierwszy raz robiliśmy takie webinarium, to jeśli macie jeszcze przestrzeń i czas, to możecie na Skype, na czacie nam napisać, ile jakby te potrzeby i analizę, którą zrobiliśmy, są dla Was praktyczne i przydatne. Tak, żebyśmy też wiedziały, czy w którą stronę kontynuować takie działania. Także ja bardzo dziękuję osobom, które wypełniły ankietę. Słuchajcie, wiemy, że pojawiały się pytania i na wcześniejszych webinariach, i także mailowo.
My zajmiemy się tym. Wszystkie pytania dotyczące zaświadczeń możecie kierować do Dominiki Tokarczyk, która też maila rekrutacja @ na z którego przychodzą linki do logowania się na webinarium. Nagrania przystępne w dziale wiedzy o dramie, tak jak już dziewczyny wspominały, więc będzie można do wszystkich materiałów wrócić, wszystko jeszcze raz zobaczyć. My bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, dziękuję też dziewczynom za opowiedzenie o swoich doświadczeniach. Webinarium było zrealizowane w ramach projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna, który jest finansowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji z funduszy OG. Można też się kontaktować ze mną, widzicie mojego maila. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące webinariów, albo też naszych projektów, bardzo dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że do zobaczenia.